Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku... Niedościgły Waldemar testuje Triumfa Street Triple RS. Wywiad Pawła ze stajni motocyklowej z kolejnym zawodnikiem. Podczas jednych z nagrań spotkałem Kosę, z którym rozmawiałem oczywiście o motocyklach. Kiedy w Motośladzie pojawia się niedościgły Waldemar, czyli Waldek Hełkowski, to zawsze jest jakiś motocykl, który budzi specjalne emocje. Tym razem to jest Street Triple RS, motocykl, który ma być miejskim motocyklem i myślę, że w tej konfiguracji ciężko byłoby gdzieś dalej w drogę polecieć, ale na miasto, nie wiem, twoje zdanie. Przede wszystkim jest mi niezmiernie miło, że możemy znowu się przed naszym szkłem tutaj pojawić i po dłuższej przerwie mogłem wrócić. No niestety obowiązki rodzinne, służbowe nie pozwalają mi często się z wami spotykać, ale jak tylko jest okazja, to chłonę to, co mam do zrobienia. Słuchajcie, generalnie RS mnie bardzo pozytywnie zaskoczył swoją mocą i oddawaniem tej mocy. Naprawdę tu jest tylko 124. 4,6 konia, czyli 125 koni, ale to jak on pięknie w tych trzech garach tutaj oddaje tą moc, kwintesencja, ten dźwięk, tak jakby nam się, ja jestem przyzwyczajony do rzędówek, szczególnie takich trochę mocniejszych i mam wrażenie, jak jadę, to aż tak skoncentruję się na tym, jakby to był jeden gar wyłączony, ale tak nie jest. Po prostu ten dźwięk jest niesamowity. A wreszcie za chwilę. Wiesz co, ale ja mam pewien plan już, na jaki motocykl następny cię wsadzimy. Fajna historia, bo ostatni motocykl, którym jeździłeś, to było w ubiegłym roku, to była Hayabusa. I zawsze takie sprzęty trafiają w twoje ręce, które są mocarne niebywale. Natomiast ten sprzęt robi naprawdę fajne wrażenie. Cieszę się bardzo, że lusterka są prawie jak w rokecie. Ta cała czaszunia z tymi dwiema lampami, plus te zegary wygląda, jakby ktoś w ostatniej chwili je doczepił. No, o ile ta smukła sylwetka i generalnie cały design jest przecudowny, naprawdę, to dosłownie to wyjąłeś mi z ust. Tak jakby ktoś odsunął taką głowę osy, nie? Jak to szerszenie tam gdzieś tymi głowami tak kręcą na boki. To mi jakoś tak nie pasuje, ale w pewnym momencie poszedłem jakby od frontu, od czoła i tak spojrzałem na te piękne LEDy, symetryczne, równo, ładnie, szerokie, tak, które świetnie, bardzo ładnie są skomponowane. I mówię, nie, dobra, to odpuszczam, nie, jest super, ale wiesz, ja jestem dużych gabarytów, nie, kawał faceta, tak więc trochę mi brakuje tej szybki, bo naprawdę tu jest ogromny potencjał i ten motocykl nie ma problemów z tym, żeby na autostradzie tam do 140 to jest ciach, żeby się rozpędzić, ale powyżej stówki, 120 już jakby czujemy ten opór powietrza. No ale coś za coś, nie? Przepraszam, nazywa się Street Triple, a nie Road Trip. Słuchaj, Triple, jedno drobne zdanie, bo pamiętam takie BMW F800 chyba, to tam jak Niemiec zakładał zbiornik płynu hamulcowego, to klepnął się w czoło, w ostatniej chwili powiedział Ich Ferguson. Założymy zbiornik, zrobili kawał blachy i to wyszło. No tak patrzyłem na ten przód, ale wbrew pozorom ma to sens, fajnie wygląda. Szyba być może jakaś będzie. No, do roketa R-ki mojej niby szyby nie ma, a jakoś się udało i jest. Dobrze, teraz tak. Pytanie na temat wyświetlacza. Tam jest dość kompetentne wyświetlanie. Mamy kilka modułów. Od Reina, najsłabszego i takiego najbardziej wyczulonego trakcyjnie, czyli kontrola trakcji, wtedy nam bardzo mocno pomaga, żeby nam coś tam nie uciekło, do Ridera, czyli to jest taki opcja taka, w której nie działa trakcja, można się pobawić doskonale, zresztą jak później to nagramy, widać jak opona po prostu jest do końca zamknięta i jak fajnie jeździ ten motocykl power slide'em. Tak więc możemy sobie tu powybierać te opcje, te moduły. Do tego jeszcze mamy różne konfiguracje wyświetlacza. Tutaj prędkość, tutaj obroty. Możemy zamiast obrotów sobie wbijać temperaturę silnika i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tych modułów jest tam wiele. To po pierwsze. Po drugie, bardzo pomocny taki tutaj jest przełączniczek, w którym możemy sobie właśnie te moduły przełączać. Nie musimy tego szukać gdzieś tutaj, jak w wielu motocyklach jest gdzieś tam przy zegarach czy coś, tylko jest pod kciukiem i podczas jazdy można sobie to bawić. Na co chciałbym też zwrócić tutaj uwagę. Słuchajcie,
nie ma opcji podczas jazdy, żeby, no bo jak mam się pomyli, bo kierunkowskaz obok tego przełączniczka jest bardzo blisko, jak nam się pomyli, na przykład jedziemy w rejnie i chcemy włączyć kierunkowskaz, to możemy również musnąć tą dźwignię od zmiany modułów. Nie, podczas jazdy nie zatwierdzi tego, tak więc to jest bardzo fajne ze względów bezpieczeństwa. Musisz się zatrzymać, pomyśleć o tym, że chcesz ten moduł sobie włączyć i jakby wyautować to bezpieczeństwo i wtedy możemy się bawić. Tak więc naprawdę fajnie to wszystko jest rozwiązane. No i co mi się bardzo podoba, że Triumph nie ma takich chińskich tych przełączników. One są ładnie zaprojektowane, zgrabne. No podoba mi się to. Jest upside down, bardzo fajnie wybiera i naprawdę robi robotę. Parę razy miałem takie różne uślizgi przodów naprawdę on spełnia swoją funkcję. Można go sobie wyregulować. No i od razu jak jesteśmy przy przodzie, mamy świetne hamulce. Brembo po prostu stopi, to jest w ogóle no ciach i się dzieje. Tak więc no przód, nie pamiętam dokładnie z danych techniczne, ale chyba 310 albo 320 mm tarcza, tak więc robi robotę, super. Triumfy od początku, te szczególnie miejskie, te streety, miały bardzo rozbudowaną główkę ramy. Ona jest naprawdę tak zrobiona, jakby tam można było, nie wiem, wał napędowy od okrętu wsadzić i on się będzie trzymał. Te główki są duże, bo oni przewidzieli to, że ktoś będzie tam na gumę stawiał, przywali, żeby to się nie rozpadło. No poza tym to też wpływa na to, że motocykl jest sztywny, tak czujemy się na nim dość pewnie. Dobra, teraz tył. Okej, dobra, z tyłu mamy Olinsa. No i to nie jest wina zawieszenia oczywiście, to jest wina po prostu ustawienia. Jak wsiadłem na ten motocykl i od razu pierwsze co zrobiłem, sprawdziłem te moduły, o których wam wcześniej mówiłem, patrzę, jest rider. Dobra, włączam ridera, wchodzę w zakręt, odkręcam, sporcie. Wchodzę w zakręt, odkręcam, zaczyna koło się uślizgiwać i czuję, że jadę bokiem. Okej, dobra, włącza się kontrola trakcji i zaczyna się pompowanie, bo trakcja wycina opona łapie, i takie pompowanie. W związku z tym od razu zjechałem do garażu, wziąłem tam śrubki, zacząłem trochę tam kręcić i się poprawiło. Tak więc to jest bardzo fajne. Plus, ogromny plus za ten zawias. 95 N sprężyna, czyli idealnie dobrana do niedościgłego petarda. Jak się ścigałem wiele razy, to właśnie na takiej sprężynie jeździłem. Oczywiście to wszystko zależy od wagi motocykla, wagi ridera w pełnym ubiorze i tak dalej, ale akurat to było super. I co jeszcze bardzo fajna rzecz, na którą chciałem podkreślić, zwrócić uwagę, rekinek. Jak zobaczycie pod... to jest w ogóle zaciągnięte ze sportów motocyklowych. Jak zobaczycie pod wahaczem, w miejscu, gdzie łańcuch wchodzi na tylną zębatkę, to jest tam tyle przestrzeni, że idealnie podczas upadku, no zdarzają się różne sytuacje, wkładasz tam rękę po prostu i nie masz dłoni, nie? I chyba pierwszy raz seryjnie spotykam się z tym, żeby motocykl miał taki właśnie fajny rekinek, który jest takim bezpieczeństwem dla nas w razie jakiegoś tam nieudanego wyjazdu czy czegoś takiego. Nie? Łańcuch nie wybacza niestety, jak wpadnie łapa, to koniec. Tył fajny, bardzo śmieszne to światło tylne, takie naprawdę designerskie i tyle. Nie będę cię pytał o spalanie, bo ciebie to nie interesuje, ale być może zobaczyłeś średnią. Wiesz co, nawet tak się zastanawiałem, czy ten wskaźnik, który nam pokazuje range, czyli jakby zasięg, jaki jeszcze mamy przed sobą. Zastanawiałem się, czy on się nie zepsuł, dlatego że wyjechałem z żoną na miasto, pojechaliśmy sobie na lunch, później pojechaliśmy jeszcze objechać sobie Warszawę dookoła, później przyjechaliśmy do domu i cały czas jak wyjechaliśmy, pokazywał mi zasięg 170 km. Dojechaliśmy do centrum, czyli to jest jakieś tam, nie wiem, 10-12 km. W centrum jeszcze objechaliśmy kawał miasta i on mi cały czas pokazuje te same 170 czy tam 160 km. Mówię, kurde, coś jest nie tak. Czyli w ekonomicznym takim trybie, jak nie pałujemy zbyt mocno, ten motocykl naprawdę pali, nie wiem, tam chyba 5-6 litra pokazywało, tak więc oczywiście, no jak się odwija, no to wiadomo. Także mega, mega ekonomicznie. Coś chciałem jeszcze, Olek, powiedzieć. Chciałem o tym powiedzieć, że z tyłu też jest to Brembo, bo o tym żeśmy zapomnieli powiedzieć. O tej mocy, o trzech garach, no... Waldi, czas na ocenę od 1 do 5. Ile dasz temu sprzętowi w tej klasie? Nie no, generalnie RS jest, no, świetny jest. Tak więc...
za tą osę z przodu czwóreczkę mu dajmy. To był niedościgły Waldemar w motośladzie. Już niedługo zobaczcie go ponownie. Ja mam na myśli pewien motocykl, który musi pojeździć i wtedy dopiero zobaczycie, jak się do tego zabiera. Dzięki, Waldemar. Miło było, słuchajcie, trzymajcie się i tam przyczepności, szerokości. Tym razem zawodnik z nieco innej klasy. Przechodzimy, że tak powiem, nieco wyżej do szybszych motocykli. Oskar Kalich, klasa... Sport 600, dzień dobry. Sport 600. Debiutant, można powiedzieć, w tym roku w klasie 600. W tej klasie tak, dokładnie. Wcześniej? Sport 250. Sport 250. Słuchajcie, no zmiana dość diametralna. Z motocykli chciałoby się powiedzieć, no, wolnych. Łagodnych. Łagodnych, przeznaczonych bardziej dla młodzieży. Nagle taki przeskok, no, na motocykl, tak, który swoją moc ma. Jest to bardzo szybka 600. Jeżeli komuś z Was wydaje się, że 600 jest szybka na drodze, znaczy, że nie jeździł na torze. Zapraszamy na tor, tak. Tak, tutaj jest naprawdę szybko. Prędkości, z którymi Wy już latacie, tu się kończą żarty. Oskar, no pierwsza rzecz, ogromne gratulacje, bo umówmy się, które miejsce? Pierwsze. Pierwsze miejsce, debiutant tegoroczny. Na poprzedniej rundzie? Raz pierwszy, raz nie ukończył. Słuchajcie, niesamowite. Przychodzi chłopak z 250 i w 600 jest pierwszy. Słuchaj, co chciałbyś powiedzieć ludziom, którzy chcą, a się boją, jeżdżą po drogach? Bo mamy kupę takich chłopaków, którzy jeżdżą jakieś patelnie, chabówka, cuda na kiju, ścigają się ze sobą gdzieś tam po wioskach czy po innych autostradach. Tak. Tu jest zabawa. Tu jest zabawa. Tu jest rywalizacja, tu jest bezpieczniej, na pewno bezpieczniej. Zapraszam zacząć od najniższego szczebla, tak jak ja. Jak już raz wjedziecie na tor, to jestem prawie że przekonany, że już z tej drogi będziecie powoli rezygnować. Czy warto zmienić klasę na większą? Bo kupę ludzi mamy w Polsce, którzy zaczynają od 250 i kończą na 250. Nie? Czyli gdzieś tam chłopaki na kartingach mielą te 250 i brak im takiej chęci pójścia dalej albo się boją. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ty zrobiłeś ten krok. No to już zależy, wiadomo, albo ktoś ma w krwi rywalizację i chce się piąć do góry non stop walczyć, albo wystarczy mu dobry track day i fajna zabawa, tak? No to już każdy musi sobie odpowiedzieć sam, ale ja polecam, że tak powiem. Czyli wyżej, tym fajniej. Słuchaj, czy to jest budżet, który da się normalnie gdzieś tam ciężko pracując? Bo umówmy się, to nie jest tanie. Nie jest tanie, nie jest. Ale czy da się to zrobić? Czy masz jakichś wielkich sponsorów? Czy sam siebie sponsorujesz, jak większość tutaj ludzi na podoku? Firma, w której pracuję, rodzinna firma, to jest główny mój sponsor, więc samemu ciężko pracując da się. Wiadomo, pomoc ludzi na padoku, to nie tak, że zawsze trzeba mieć nowe opony i tak dalej. Po kolegach, po znajomych można to wszystko pozbierać i naprawdę tanim kosztem można zajść wysoko. Pierwsze miejsce, wyżej się nie da. Słuchajcie, no pozostaje nam nic innego, jak tylko pogratulować. Bardzo dziękuję. Słuchaj, bardzo nas to cieszy, zwłaszcza, że jest chłopak od nas z klubu. Dziękujemy. SMCRT, dokładnie. I będziemy się dzielić z Wami kolejnymi jego osiągami. Do zobaczenia, hej. Wizyta w miejscu, w którym pojawiają się często motocykliści, to jest okazja do spotkania bardzo ciekawych ludzi. Kosa, to jest taki klimat niesamowity, bo tu przyjechałeś ze znajomym, który pierwszy raz będzie jechał skuterem, który właśnie kupuje i powiedziałeś, dobra, stary, przeprowadzę, żebyś sobie krzywdy nie zrobił. No dokładnie tak, tak to było. Tym bardziej, że no, moja przygoda z motocyklami zaczęła się no dosyć dawno temu, bo ja mam 48 lat, a pierwszy motocykl kupiłem w wieku 12 lat, za ciężko zarobione na feriach pieniądze, które to motocykl mam do dzisiaj. I ta przygoda się, jak się rozpoczęła, tak już, no daj Boże, się nie skończy. A to WFM-ka? Tak, to jest WFM z 1960 roku, ona jest sprawna na chodzie, jeżdżąca, więc to jest taki mój jakby pierwsza moja dziewczyna, pierwsza miłość. Ale się nie dziwię, bo to piękny sprzęt i polski, co ważne. Słuchaj, zjeździłeś masę krajów, masę kilometrów. Dlaczego podszedłem do Ciebie najpierw? Bo zobaczyłem, że poszedłeś sobie gdzieś tam dalej, zostawiłeś kluczyk w stacyjce, kask wiszący na kierownicy i pomyślałem sobie, albo odważny człowiek, albo tak wierzy w ludzi. No może to wynika też z mojej właśnie jakiejś takiej naiwności, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no wierzę w ludzi i staram się budować swój świat właśnie na tym, że właśnie zaufaniu. Świat jest raczej dobry. Mimo tego wszystkiego, co widzimy dookoła, ludzie jednak mogą zrobić dobre rzeczy. No właśnie, jeździłeś po Europie, jeździłeś też daleko na wschód i powiedziałeś, że zostawiałeś tak samo motocykl w Ukrainie i nigdy nic się nie stało. No akurat w Ukrainie to zdarzało mi się zostawiać motocykl praktycznie od Krymu po Lwów i też nigdy nic nie spotkało, czy
problem, jakiś motocykl, czy mi osobiście, dobrzy ludzie. No, inna sprawa, że dostałem informację tak akurat w jednym z hotelików po Lwowym, że jeżeli mój motocykl stoi tutaj, a ja nocuję w tym hotelu, to na ten motocykl nawet nikt nie spojrzy, więc no... Znaczy spojrzeć mógł, natomiast tak, wiedział, do kogo przyjechał i raczej nie podchodził. Są tacy ludzie, którzy mogą więcej. Dobrze, to teraz słówko na temat tras, bo sam powiedziałeś, że najlepiej czujesz się w drodze, jak jesteś sam. No tak, no to jest też jakby, nie wiem, czy to jest wynik charakteru. Natomiast lubię podróżować sam i lubię podróżować sam w długie trasy. No to jest faktycznie od Lizbony po swego czasu, po koniec Krymu, przez całutką Europę, Londyn, Francja, Hiszpania, Włochy. Ojejku, północ, południe, wschód, zachód praktycznie. Jeździłeś z dzieckiem na motocyklu. To była ciekawa sytuacja, bo mało osób wie, jakie są przepisy dotyczące wożenia dzieci. Ty zgłębiłeś ten temat przy okazji kontaktu z policją. Jak to wygląda? Tak, no kontakt z policją był taki dosyć zabawny, bo przy okazji, że tak powiem, wypisywania mandatu dla mnie. Proszę nie jeździć za szybko. Proszę jeździć zgodnie z przepisami. Ja niestety nie jechałem i dostałem mandat. Przy okazji spytałem się w takim razie, jak można przewozić dzieci, w jakim wieku na motocyklach. Pan policjant bardzo uprzejmie mnie poinformował, że dzieci w wieku do 7 roku życia można przewozić na motocyklu, nie ma problemu, ale z prędkością maksymalną do 40 km na godzinę. Powyżej 7 roku życia, no tak jak już mówią przepisy i znaki. Natomiast moja osobiste doświadczenie i moja uwaga, jeżeli przewozimy dzieci, które bardzo często nam zasypiają, proszę się zaopatrzyć wszelki w uprzęże, żeby dziecko było przypięte, bo nawet nie wiemy, kiedy to dziecko może nam zasnąć i nieszczęście gotowe. Wspominałeś, dzięki wielkie, to jest bardzo ważna informacja dla tych z Państwa, którzy będą chcieli jeździć z dzieckiem na motocyklu. Miałeś wiele motocykli, ten motocykl przyjechał do Ciebie ze Stanów, jakiś przyjaciel Ci go tam znalazł? Tak, no i mój serdeczny przyjaciel ma serwis motocyklowy tutaj w Warszawie i jakby no wszystkie motocykle, które przez ostatnie powiedzmy 15 lat, na których jeździłem 20, on mi je jakby znajduje i jest. Natomiast druga sprawa jest taka, że to jest jakby mój docelowy motocykl, nie będę go zmieniał już, bo jest dobry. No inna rzecz, staram się utrzymywać technikę oldschoolową przy życiu, więc to jest ostatni z serii, gdzie jeszcze jest zasilany gaźnikiem. Wiem, że może to nie jest ekologiczne, no ale... Przepraszam. Przepraszamy ekologów z tego tu miejsca. Powiedz mi, twoja historia motocyklowa jest długa, jak sam powiedziałeś. Miałeś w 12 roku życia pierwszy pojazd. Mnie też się zdarzyło w 12 roku życia mieć pierwszy pojazd. Zatem wielka piątka dla ciebie, bo zaczęliśmy w tym samym wieku. To też fajne. Ja bardzo się cieszę, że młodzi ludzie siadają na skutery, motorowery, cokolwiek by to nie było, i uczą się. I potem, jak już przychodzi ten moment na zdanie prawdziwego, dużego prawa jazdy, czy nawet jeżdżenie samochodem, to mamy już pewne nawyki, które są bardzo przydatne w życiu. To jest fajny pomysł i fajna możliwość dzięki temu, że to stało się na tyle tanie, że można to kupić. Dzieciaki zaczynają jeździć. Czy twoje dzieci będą jeździć? Córka tak, syn nie. natomiast córka jakby łyknęła tego bakcyla i na tą chwilę dopytuje się, kiedy znowu gdzieś jedziemy w jakąś trasę, ale już widzę, ona ma w tej chwili 16 lat, więc jeszcze jakby ta wielka przygoda wielkich motocykli przed nią. Natomiast już widzę, że ciągnie ją w tym kierunku i prawdopodobnie trzeba będzie coś zacząć jej szukać już niedługo. To jest bardzo słuszna koncepcja, jeszcze raz to powiem. Motocykl jest tak przygotowany na trasy. Jaką największą trasę zrobiłeś jednym ciągiem? Największą trasę jednym ciągiem do Istambułu i z powrotem. To akurat nie byłem sam, jechałem z żoną i praktycznie do Istambułu dojechałem z jedną przerwą, a z powrotem jechaliśmy około 20 godzin cały czas, bo potrzebowałem szybko wrócić do domu, do Warszawy, do pracy, więc to jest najdłuższa trasa, którą zrobiłem longiem, tak, na jednym zamachu, ale... Moja najdłuższa to było 1200 km jednym ciągiem, to podziwiam, bo ile zrobiłeś wtedy? Tam wychodziło około 1800 km wyszło. No przerażająco męczące, no ale
No tak wyszło, tak wyszło. Kto nie zrobił takiej trasy przynajmniej 1200-1500 km jednym ciągiem, ten nie wie, co to jest życie. Kosa, bardzo ci dziękuję. Jak mówię, totalny przypadek sprawił, że się spotkaliśmy. Mam nadzieję, że się jeszcze nie raz zobaczymy. Zobaczymy bardzo chętnie, natomiast na pewno się usłyszymy, bo jestem, że tak powiem, wielbicielem twoich programów, tak między nami mówiąc. I no, miło by było. Dzięki wielkie, Kosa. Nie ma sprawy. Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Sponsorem programu jest Mio. Sponsorem programu jest Yamaha.